Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Witajcie na naszym fanpage'u z Estonemus. Punkt 9, więc zaczynamy. A dzisiaj temat związany z dotacjami unijnymi wrócił do nas jak bumerang. Ostatnio często nas pytacie z uwagi na sytuację związaną z wirusem, czy są jakieś dotacje, czy można z czegoś skorzystać, czy są jakieś programy inne niż tarcze. I dlatego zaprosiliśmy pana Dominika Hamera, który zajmuje się... Zajmuje się właśnie pomocą przedsiębiorcom w uzyskiwaniu dotacji. Mieszka w Poznaniu, także mieliśmy okazję wcześniej gdzieś tam współpracować ze sobą. Przypomniało mi się, że się znamy i że temat akurat na czasie. Jeżeli macie jakieś pytania do pana Dominika, to oczywiście piszcie w komentarzach, one nam się wyświetlają, więc będziemy w miarę możliwości wplatać je w naszą rozmowę. To co, panie Dominiku, pierwsze moje pytanie jest takie, że jakby ja cały czas żyję w takiej świadomości, że ten czas dotacji już minął, że ich już nie ma, albo że będzie ich strasznie mało, albo że mają je tylko rolnicy i okazuje się, że wielu przedsiębiorców ma takie przekonania. No i teraz pytanie, czy nadal można liczyć na dotacje i w jakich dziedzinach w ogóle? Co teraz jest dotacyjnego? Co jest dotacyjnego? Pandemia dużo daje możliwości unijnych, to po pierwsze, ale zaczynając od początku, dotacje są przeznaczone dla przedsiębiorców na lata 2014-2020. Jak pewnie pani słyszała i państwo słyszeliście, teraz w Brukseli rozmawiają o nowym budżecie unijnym na lata 2021-2027, więc środków unijnych na pewno nie braknie, tylko w jaki sposób zostaną one rozdysponowane, to zależy od urzędów marszałkowskich i od danego państwa. Zatem, co mogę powiedzieć? Dotacje są i możemy ubiegać się o dotacje unijne. Przede wszystkim teraz najwięcej projektów jest związanych na walkę ze skutkami pandemii, czyli na przykład państwowa Polski Fundusz Rozwoju przeznaczył kilkadziesiąt miliardów złotych dla przedsiębiorców, którzy zatrudniali osoby na umowę o pracę lub umowę o zlecenie. Dzięki temu na przykład jedni z naszych klientów uzyskali ponad 3 miliony złotych dofinansowania. Teraz na przykład w Wielkopolsce rusza grant. Dla przedsiębiorcy mieli poniżej spadek obrotów poniżej 30%. Są to granty, gdzie na przykład może dla jednego pracownika możemy dostać 7 tysięcy złotych. Operatorem tego grantu jest WARP, czyli Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na przykład dotacje niedawno były na pomoc prawną. 30 lipca zakończyły się. 25 tysięcy każdy podmiot gospodarczy mógł dostać. Również z końcem czerwca był fajny grant na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie, też również do 20 tysięcy złotych. Zatem projektów jest dużo, tylko tak naprawdę musimy znaleźć potrzebę danej firmy. Na jaki projekt dana firma chce składać wniosek, w jaki sposób chce firma się rozwijać. Teraz jest kilka ciekawych projektów, jak bony na innowacje, kredyt na innowacje technologiczne, gdzie piszemy kilku podmiotom takie projekty związane na przykład z infrastrukturą hotelową. Czyli powiem, że takich dofinansowań jest dużo. Bardzo popularne ostatnio są szkolenia z baz usług rozwojowych, gdzie przedsiębiorcy mogą dostać do 80% dofinansowania na szkolenia, gdzie mogą podnieść kompetencje, a nawet i kwalifikacje zawodowe. Okej. No dobra, bo jakby wspomniał pan o tych operatorach. Ja wiem, że ich jest bardzo dużo. I też te dotacje jakby różnią się z uwagi na regiony, czy też nawet nie województwa, tylko regiony, bo tam widziałam też jakieś powiaty, więc nawet tak to jest podzielone. Pytanie, gdzie jakby szukać informacji, czy właśnie u tych operatorów, czy na stronach jakichś oficjalnych instytucji państwowych, no bo one są różne dla różnych miast, nie, tak naprawdę. Dokładnie. Główną stroną, która informuje nas o funduszach unijnych, to funduszeeuropejskie.gov.pl. Mogę ją napisać na czacie. Funduszeeuropejskie.gov.pl.
Tak, dokładnie tak. I na tej stronie tak naprawdę są dotacje dla całej Polski. Czyli tutaj możemy sobie poszukać odpowiedniej dla nas dotacji. Czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy jesteśmy osobą, która chce założyć działalność gospodarczą. W taki sposób bardziej intuicyjny jest to, powiedzmy, portal, ponieważ zaznaczamy właśnie, czy szukamy dotacji na rozwój firmy, czy szukamy dla na przykład na szkolenia, czy szukamy jeszcze innego, powiedzmy, projektu. Dlatego ja mógłbym o tym opowiedzieć dokładnie, jak przeklikać to przedstawienie, myślę, że każdy sobie sam jest w stanie znaleźć, a jeżeli ma z tym problemy, dobrze jest zadzwonić do Urzędu Marszałkowskiego, do działu zajmującego się funduszami unijnymi, ponieważ głównym takim operatorem, powiedzmy dysponentem funduszy, najczęściej w danym województwie jest Urząd Marszałkowski. Okej, czyli dział dotacji po prostu, tak? Tak, znaczy to są regionalne programy operacyjne, RPO. Jeżeli wygooglamy sobie RPO wielkopolskie, RPO łódzkie, to pojawi nam się główna strona funduszy i tam jest zawsze link albo numer telefonu do osób, które się tym zajmują. Pytanie, czy rzeczywiście można się do nich dodzwonić, nie? Bo to z tymi urzędami bywa różne. No dobra. Dodzwonić tak, tylko gorzej jest z tą informacją przekazaną, bo często odsyłają niestety na stronę internetową, że tam wszystko jest zawarte, czy w regulaminach, czy w dokumentacjach strategicznych. Bardziej okay. To jest problem. Kiedyś była taka sytuacja, to jeszcze pamiętam, jak te dotacje były takie boom wielkie, dotacyjne tam parę lat temu, że zawsze było tak, że środków było mniej niż wniosków, tam trzeba było jakieś punkty zbierać. No i pytanie, czy ta sytuacja nadal się utrzymuje, czy rzeczywiście tak jest, że nie wszyscy dostają dotacje, ci, którzy składają wnioski. Oczywiście zakładając, że one są poprawnie złożone i w dobrym temacie, bo czasami ktoś na pałę składa, ale zakładając, że są w dobrym miejscu i w dobrym temacie, to czy rzeczywiście tych wniosków jest nadal więcej niż pieniędzy, czy już ten temat jakby się zakończył? W ogólnokrajowych projektach tak, jest znacznie więcej wniosków, chociaż kryteria niż dotacji, chociaż kryteria są bardziej restrykcyjne. Na przykład w projekcie kredyt na innowacje technologiczne musimy załatwić sobie promesę kredytową z banku komercyjnego i tylko wtedy możemy złożyć dokumentację. W innych projektach na innowacje musimy na przykład mieć opinię o innowacyjności, którą może nam na przykład jakaś instytucja naukowa dać. W związku z czym na tych obostrzeń jest trochę więcej, na przykład potencjał finansowy, w tych projektach musimy wykazać potencjał finansowy, czyli wkład własny. Jeżeli dofinansowanie jest 50%, musimy wykazać 50% na przykład z wyciągu na rachunku bankowym przy złożeniu wniosku albo przy podpisaniu umowy. Dlatego często mogą się pojawiać takie, powiedzmy, kryteria, które są nie do przejścia. Ale na pewno, jeżeli jesteśmy w stanie przejść te kryteria i będziemy już, powiedzmy, punktowani, tak powiem, tak to mogę nazwać, mamy większe szanse uzyskać dofinansowanie. Ale tak jak pani wspomniała, niestety jest dużo więcej projektów niż środków. Chociaż zdarzają się projekty na przykład na obszarach wiejskie, gdzie lokalne grupy działania dysponują środkami na rozwój obszarów wiejskich danej gminy, gdzie do takiej struktury na przykład należy 3, 4 lub 5 gmin i mieszkańcy nie wiedzą o takich środkach i jeżeli jest 2 miliony do rozdysponowania, a składa 3 tylko firmy na 100-200 tysięcy złotych. Często też tak się zdarza, ale to są akurat lokalne projekty. Okej, czyli jakby nadal ten problem funkcjonuje, że raczej wniosków jest więcej niż pieniędzy i tam kwestia kompensacji. Powiem pani tak, może tak, ale niektóre projekty, no nie ukrywajmy, są typowo takie, żeby tylko coś wziąć, a nie zrealizować konkretną inwestycję. Zdarzyła nam się kilka razy taka sytuacja, że na przykład pozyskaliśmy dofinansowanie dla przedsiębiorstwa, a przedsiębiorca zrezygnował z dotacji.
Mało tego, że ze względu na dotację wziął kredyt na tą inwestycję. To było dla mnie na przykład zaskoczenie duże, ale podczas rozmowy jego księgowa powiedziała mu, że ona mu nie będzie rozliczać tego projektu, bo jest bardzo trudno rozliczyć projekty unijne, w związku z czym podjął się takiej decyzji, że woli wziąć kredyt. Kredyt unijny wziął na 1,5%, więc też na preferencyjnych warunkach, ale z dotacji zrezygnował, gdzie miał ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania. Więc też się takie sytuacje zdarzają. To znaczy, no właśnie, od razu do tego rozliczenia dotrę, to jest dobry temat, bo też na temat rozliczeń unijnych krążą niesamowite historie, że tam się czepiają tego, że jak, nie wiem, wejdzie nowa wersja sprzętu i ktoś kupi nową wersję, to już nie może jej kupić, bo projekt wpisał starszą, pomimo tego, że cena się zgadza, typu komputer, tak, wyszła powiedzmy wersja 4.0, a wpisaliśmy w projekt 3.0, no i musimy kupić 3.0, no bo 4.0 już nie przejdzie przez wniosek. No i pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że z tymi rozliczeniami są takie problemy, bo jakby ja wiem, jak to wygląda od strony księgowej i rzeczywiście niewiele biur księgowych w ogóle chce się tego podejmować, bo to jest bardzo, no chyba mogę użyć brzydkiego słowa, upierdliwe. A pytanie, jak to rzeczywiście wygląda z tymi rozliczeniami? Zgadza się. Rozliczenie, ja zawsze mówię, że pozyskanie dofinansowania dotacji jest dużo łatwiejsze niż rozliczenie takiej dotacji. Pierwsze projekty, jak rozliczaliśmy, to rozliczaliśmy nawet miesiąc jedną firmę, która miała wyjazdy targ na targi. I cały czas musieliśmy poprawiać, aż wszystko minie. I na przykład rozliczenie trwało na przykład pół roku. Więc to też dla firmy jest długi czas, ale czy oni są upierdliwi? Powiem tak, że niestety często tak jest, że są upierdliwi i czepiają się bardzo, bardzo szczegółów. Na przykład przykład z ostatniego miesiąca, w lipcu prowadziliśmy szkolenie i musieliśmy rozliczyć, żeby firma dostała dofinansowania. I uczestnik szkolenia musiał podpisać deklarację uczestnictwa w szkoleniu i imię i nazwisko logowania. No i podpisaliśmy Paweł. Paweł, tak? No to pan Paweł uczestniczył w szkoleniu, podpisaliśmy pan Paweł i imię i nazwisko. Co dostaliśmy w odpowiedzi? Że pan Paweł nie uczestniczył w szkoleniu, tylko proszę poprawić to oświadczenie, pan Paweł przez L. Pan Paweł musiał podpisać jeszcze raz oświadczenie, tylko że logował się jako Paweł, a nie Paweł. No i takiego czegoś się zawsze przyczepił nas. No i musieliśmy to zrobić, no niestety, wiadomo, ale taka sytuacja niestety miała miejsce. Co mogę powiedzieć dalej? Odnośnie rozliczeń. Są sytuacje, gdzie tak zwany ten komputer, co pani wspomniała, model 3.0 a 4.0. Jeżeli chcemy zmienić koszt, musimy napisać pismo do urzędu o akceptacji. Co też jest tak naprawdę no, męczące, ponieważ jeżeli chcemy kilka pozycji zmienić, to nie ukrywajmy, my musimy kilka powiedzmy pism wysłać osobnych do Urzędu Marszałkowskiego, że chcemy pozycję numer 5 zmienić, ponieważ powstał nowy model, który bardziej nam będzie przydatny. Ale jest jeszcze plus tego, znaczy może nie tego, ale plus składania wniosku przed rozliczeniem. Bo jeżeli dziś złożymy wniosek na komputer 3.0 i zostaniemy wybrani do dofinansowania, mamy możliwość poprawy wniosku, poprawy kosztów, tak żeby tylko powiedzmy właśnie te kwoty zostały, ale pozycje mogą się troszkę zmienić, jeżeli nie wpłynie to na powiedzmy realizację danego projektu. Na przykład, jak pisaliśmy projekt dla firmy, która chciała wypożyczyć kajaki, czyli turystyka wodna. Firma podjęła decyzję, że jednak napisali tam na deski SUP i na kajaki, podjęli decyzję, że jednak nie są w stanie zrealizować tej inwestycji, ponieważ nie mają terenu, by magazynować kajaki zimą. Stwierdzili, żeby kupić SUP. I instytucja przyznająca dofinansowanie zaakceptowała zakup skutera, ponieważ bardzo projekt się nie zmienił, ponieważ też był związany z turystyką wodną, czyli wynajem, wypożyczalnia czy dzierżawa skuterów wodnych. I w oparciu o to była taka możliwość.
Dlatego powiem tak, każdy. Tak, da się, tylko dobrze jest to zrobić przed podpisaniem umowy, bo w umowie już mamy wtedy pozycję. Każdy wniosek możemy poprawić i w oparciu o te poprawki wtedy już przed podpisaniem umowy ostatecznie musimy już te koszty zawrzeć. I musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dostaniemy 200 tysięcy dofinansowania, a projekt był wart 300 tysięcy, i jeżeli zapłacimy 320 tysięcy, ponieważ coś chcieliśmy droższego kupić, to dostaniemy i tak 200 tysięcy, a te 20 tysięcy musimy pokryć z własnych środków. Czyli sytuacja jest taka, że w umowie mamy 200 tysięcy dofinansowania i nie możemy tego przekroczyć. Oczywiście w dół jak najbardziej, ale w górę nie zmieni się poziom dofinansowania. Okej, dobra. Jeszcze zapytam o różnicę pomiędzy działalnościami gospodarczymi, a na przykład spółkami z o.o., no bo na zostanie MOS jakby bardzo mocno edukujemy przedsiębiorców, żeby od tych działalności w miarę możliwości uciekali z uwagi chociażby na ryzyko biznesowe. Jakby z mojej perspektywy to wygląda tak, że dotacja na działalność jest zdecydowanie łatwiej dostać niż na spółkę z o.o. No i pytanie, czy to jest tylko mit funkcjonujący w mojej głowie, czy rzeczywiście tak jest? Jest to bardziej mit funkcjonujący w pani głowie, ponieważ tak naprawdę przede wszystkim pomysł jest najważniejszy i wygląda mniej więcej to w taki sposób, że biegać o dofinansowanie mogą się na przykład przedsiębiorcy zgodnie tam z artykułem takim i tak dalej o prowadzeniu działalności. Więc tak naprawdę, czy to jest spółka cywilna, działalność gospodarcza, spółka z o.o., jawna czy komandytowa, nie ma znaczenia. Liczy się przede wszystkim, tak jak wspomniałem, pomysł i byśmy dostali jak największą liczbę punktów. Jeżeli dostaniemy maksymalną liczbę punktów, łatwiej będzie nam uzyskać takie wsparcie, ponieważ będziemy wyżej na liście. Zatem działalność gospodarcza, zgadza się, ryzyko jest większe, ponieważ na pewno łatwiej o dokumentację z działalnością gospodarczą, ponieważ wystarczy na przykład, jeżeli jest mniejsza dotacja, wystarczy weksel własny i blanko i tak naprawdę możemy dostać dofinansowanie. A w przypadku spółek często są jakby oświadczenia wspólników, musimy oświadczenie o realizacji inwestycji i tak dalej. Pani na pewno też wie, jakie dokumenty trzeba złożyć, czy pod kredyt, czy pod dotację, ponieważ no jest dużo więcej dokumentacji, tak? Zgoda wspólnika i tak dalej. Na przykład, jeżeli ktoś jest innym procesem, to też muszą właściciele wyrazić zgodę na realizację projektu i tak dalej. Więc na pewno pod względem dokumentacji łatwiej jest działalność gospodarczą przygotować dokumenty, przynajmniej załączniki, ale wniosek i wszystkie pozostałe dokumenty są takie same. I w taki sam sposób będą rozpatrzywać wniosek, czy jesteśmy spółką z o.o., czy działalnością gospodarczą. Okej, czy to jest tylko mit funkcjonujący w mojej głowie? No już jakby zbliżając się do końca, bo na rynku funkcjonuje wiele firm no konkurencyjnych, tak, do pana firmy, które proponują różną pomoc w zakresie wniosków unijnych. No i teraz pytanie, jak już chcemy się do takiej firmy zgłosić, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo ja słyszałam na temat tych firm zarówno dobre, jak i złe opinie i często ludzie, jak już mówili źle o tych firmach, to mówili naprawdę źle, że zostawili ich tam z rozliczeniem, że coś się nie zgadzało, że im nie powiedzieli o czymś tam, że teraz ktoś ich obciążył, no i tam różne takie historie. I teraz pytanie, na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając takiego partnera, który nam pomoże w pisaniu wniosku unijnego? Powiem pani taką ciekawostkę. Jeden z naszych klientów, któremu pozyskaliśmy jedną dotację, jeden kredyt unijny, byliśmy u niego 2 tygodnie temu do klienta i dostał takie pismo od firmy, która pozyskuje dofinansowanie, żeby wpłacić kwotę 249 zł i oni mu przygotują jakiś projekt. Ja im powiedziałem, że to są wszystko i dlaczego nie napisali, nie odezwali się tej sprawy, tak? Bo stwierdzili, że to mała kwota dla nich, to wysłali. No i tak temat się zamknął. Firma
niby jest, widnieje na stronie internetowej, ale tak naprawdę trudno się do niej dodzwonić, ani referencji nie mają, ani nie mają tak naprawdę informacji pozytywnych gdziekolwiek na stronie, ponieważ łatwo wpisać każdy podmiot, tego zobaczyć, czy jakąś gwiazdkę ma, czy jakieś opinie ma, czy prowadzą social media, jakąś kampanię reklamową i tak dalej. Ale na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, czy firma, czy z firmą jest jakiś kontakt? To pierwsza rzecz. Druga ważna, czy na przykład umowę prześlą na przygotowanie wniosku. My zawsze przygotowujemy umowę na początku, czy wszystko się zgadza i tak dalej. Czy wszystkie pozycje są akceptowalne? Jeżeli tak, to podpisujemy umowę. Jeżeli podpisujemy umowę, oczywiście muszą obie strony się zobowiązać, tak? Ponieważ to już jest, powiedzmy, karalne, gdyby firma doradcza nie przygotowała wniosku, a wzięła pieniądze. To oczywiście wszyscy o tym wiemy. Jednak ja, jak na przykład weryfikuję podmioty, to sprawdzam, czy na przykład są osoby zatrudnione. Czy osoby są zatrudnione, czy mają faktycznie biuro, czy biuro jest wirtualne. Jak jest wirtualne, wiemy, że może to być firma krzak, albo po prostu osoba, jakiś freelancer przygotowuje dokumenty. Bo często też freelancerzy też przygotowują takie projekty unijne i to są najczęściej pracownicy firm doradczych, które przygotowują wnioski, po prostu dorabiają sobie dodatkowo. Ja też współpracuję z takimi freelancerami, którzy, nie ukrywam, którzy bardzo fajnie przygotowują wnioski. Więc myślę, że dobrze skupić się też, dobrze też zwrócić uwagę na to, czy osoba zna się na temacie. Myślę, że jeżeli pani by zadzwoniła do jednej czy dwóch firm i zadała kilka pytań takich podstawowych, jaki jest poziom dofinansowania, że słyszała pani o projekcie na przykład bony na innowacje i ta osoba powinna pani przekazać informacje odnośnie poziomu dofinansowania, odnośnie kosztów, jakie możemy ponieść, terminów. Jeżeli osoba wie, to myślę, że zna przynajmniej podstawy tematu. Bo jeżeli tak powie, że no niestety nie jestem w stanie powiedzieć, albo przekręci datę, albo coś innego powie, no to myślę, że nie do końca. Chyba, że po prostu powie wprost, że nie wie, nie interesowała się tym tematem, ale może zaproponować inne projekty, to tak nie bardziej. Ja na przykład rozmawiam z naszymi klientami od czasu już pierwszej rozmowy telefonicznej i sugeruję kilka projektów, kilka możliwości, dzięki temu myślę, że to budzi wiarygodność też. Tak samo myślę, że każdy podmiot, który tak samo jakbym chciał kupić usługę, powiedzmy, druku, to też jeżeli firma będzie w stanie zaproponować kilka, powiedzmy, jakichś pozycji, pomysłów, to znaczy, że coś wie na ten temat, tak? Jak mówię tylko cenę 500, powiedzmy, ulotek, tyle i tyle, ja zapytam się o jakiś format, o jakąś taką, powiedzmy, gramaturę i tak dalej i oni zaczną tam mieszać albo powiedzą inne, a ja będę znał, powiedzmy, poziomy tej gramatury, to wydaje mi się, że to są osoby, powiedzmy, nie do końca, które znają się na temacie. Przynajmniej tak z mojego odczucia. Po prostu racjonalnie, nie ma jakichś takich specyficznych haczyków, trzeba też zachowywać zdrowy rozsądek i kierować się trochę intuicją biznesową, tak samo jak w przypadku każdej innej współpracy, tak naprawdę. Dokładnie. Ja mogę, jakbym miał coś radzić, to nie wpłacamy pieniążków, jeżeli nie mamy umowy żadnej. Bo dużo firm, które naciągają i jeszcze kurier jak przyjedzie, to już w ogóle i weźmie pieniążki, to już w ogóle one na pewno znikną i ich nie odzyskamy. Jeżeli jest podpisana umowa, w umowie jest napisane, że zaliczka, powiedzmy, kosztuje, trzeba płacić zaliczkę w ciągu 7 dni, wychodzi 1000 zł, no wtedy jest wszystko jasno, czarno na białym opisane. Ale jeżeli nie ma umowy, to przynajmniej ja uważam, żeby uważać na takie firmy. Albo na takie osoby. To słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to jest ostatni dzwonek, żeby je zadać. Tutaj Monika pisała, że interesuje się dotacjami na otwarcie lub nową firmę w Małopolskim. No zakładam, Monika, że pewnie musiałabyś się skierować na tą stronę funduszy europejskie gov.pl i sprawdzić, czy na tym terenie
na ten moment w ogóle są realizowane projekty, chyba że pan Dominik wie, że są albo nie ma, bo zakładam, że też o wszystkich projektach nie wiemy. Na rozpoczęcie działalności są trzy możliwości. Pierwsza to jest Urząd Pracy. Druga dotacja właśnie od takiego operatora jak VAR w Wielkopolsce. W Małopolsce może być to MAR, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, bo też współpracowaliśmy z tym podmiotem. Oni mogą być podmiotem, który przyznaje dofinansowanie, ale to też jest dotacja dla osób, które nie pracują. Nie muszą być na bezrobociu, ale po prostu nie są aktywni zawodowo. A trzecią możliwością dotacji na rozpoczęcie jest dotacja z LGD na obszary wiejskie lub w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. I to jest dotacja dla wszystkich mieszkańców, bez znaczenia, czy pani pracuje, czy pani nie pracuje. Więc to jest, jeżeli pani jest z Krakowa, to od razu powiem, że jedyną szansą to jest dotacja dla osoby bezrobotnej. Czy myślała pani być bezrobotna? Okej, okay, tutaj pani Monika doprecyzowała, że chodzi o walkę ze smogiem, ale to już jakby myślę, że jakby państwo się mogło skontaktować spokojnie po naszym live i jakby indywidualnie rozwiązać temat. Myślę, że to będzie najsensowniejsze rozwiązanie. Myślę, teraz, że jakby, teraz jakby ostatnie moje pytania. W czym może pomóc pana firma? Czym się konkretnie zajmujecie? W czym się specjalizujecie? Bo to też nie jest tak, że wszystkie firmy jakby wszystkim się zajmują. Więc pytania, w czym wasza firma może pomóc? Nasza firma odnośnie dotacji świadczy usługi kompleksowo, czyli od przygotowania projektu po jego rozliczenie oraz ewentualne poprawki. Często też reprezentujemy naszego partnera, naszego klienta przed instytucjami czy urzędami, jeżeli jest konieczność taka, ponieważ dużo firm na przykład nie chce mieć kontaktu z urzędnikami, dlatego my dostajemy pełnomocnictwo i również pomagamy uzyskać różnego rodzaju dokumenty lub przy rozliczeniu. Powiem tak, w przypadku projektów unijnych również doradzamy, w jakim kierunku iść. To jest istotne, ponieważ konkretny pomysł, jaki mamy, niekoniecznie może być dotowany, ale może być on dotowany, jak będzie jakąś częścią projektu. Czyli jeżeli na przykład chcemy, bardzo nam zależy na wybudowaniu nowej hali magazynowej czy produkcyjnej. Zastanówmy się, żeby dokupić jakąś linię produkcyjną. Dzięki temu dotację możemy uzyskać na linię produkcyjną, a że nie mamy hali, jest to interakcja powiązana, czyli łączymy dwa projekty w jeden, czyli budujemy halę i kupujemy linię techniczną. Czyli klient osiągnie swój cel, ma swoją halę, a dodatkowo kupi z pieniędzy unijnych również na przykład tą linię produkcyjną. To jest taki przykład. W przypadku szkoleń, no bo też świadczymy, organizujemy szkolenia z dofinansowaniem, bo mamy akredytację parku i w oparciu o to też również przygotowujemy całą niezbędną dokumentację dla klientów, którzy chcą różnego rodzaju szkolenia, podnieść kompetencje zawodowe, dzięki czemu możemy też znaleźć odpowiedni program, przygotować dokumenty, później zalogować się do bazy i tak dalej, złożyć wszystkie jakby takie wymagane dokumenty. No i na końcu oczywiście też rozliczyć, żeby firma również została dofinansowana. Pomagamy też pomóc, pomagamy też uzyskać kredyty unijne dla firm, które chcą rozpocząć działalność. Na przykład są na 0,44% 0,44% kredyty do 100 tysięcy nawet złotych. Co o czym warto też pomyśleć czasem, jeżeli potrzebujemy jakiegoś większego kapitału w miarę szybko. Okej, okay. Słuchajcie, ja wyczerpałam swoje pytania. Bardzo dziękuję. Jakby więcej pytań widzę na czacie, póki co się nie pojawia. Pytanie, panie Dominiku, gdzie można pana znaleźć? Jakaś strona internetowa, czy też szukać pana na Facebooku? Strona internetowa tameragroup.com i ewentualnie na Facebooku nasz fanpage też jest
Kamera Group, dotacje na innowacje i mogę poniżej też wysłać. Okej, okay, hamera.group.pl czy pl po prostu? Com. Dobra, bez pl.com. Dobra, no to wrzucam stronę internetową na czata, tam możecie pana Dominika znaleźć. Myślę, że z panią Moniką będzie też sensownie, jeżeli się państwo skontaktują, już żeby to pewnie indywidualnie trzeba rozpatrzeć, co jest konkretnie potrzebne. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję również. No i co, no trzymam kciuki, żeby wszystko się w biznesie rozwijało. No i do zobaczenia pewnie kolejnym razem. No co, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.